Chcesz zobaczyć, jak uzyskałem taki efekt przecieranego, surowego, sosnowego drewna? Oglądaj tą krótką budoradkę. Bawię się z moją brzozową sypialnią, link do pierwszego odcinka w opisie i zakładce. Wkrótce będzie druga część, a meble będą tutaj z surowej sosny i postanowiłem je sam pomalować. Zaopatrzyłem się w dwie farby kredowe, które konkretnie możesz zobaczyć klikając w linki w opisie i najpierw pomalowałem pędzlem, choć można też wałkiem, ciemnym, szarym kolorem. Co ważne, dwukrotnie, żeby później w czasie szlifowania nie dotrzeć się do surowego żółtego odcienia. Zwróćcie uwagę, że surowe drewno nie jest całkowicie gładkie, ma lekką strukturę i gdy delikatnie maznę drugim kolorem, to widać tą minimalną różnicę w płaszczyźnie. Ale o to chodzi, by drugim kolorem dobrze pokryć właśnie te głębsze szczeliny. Ja malowałem białym już na raz, wydaje mi się, że to starczy, choć dwukrotnie być może efekt byłby lepszy, ale więcej farby, czasu i szlifowania. Między malowaniami czekałem mniej więcej 3 godziny do wyschnięcia warstwy, a po nałożeniu farb wygląda to tak. Chodzi teraz o to, żeby szlifując pozbyć się białej farby na uwypuklonej strukturze, ale nie doszlifować się do samego drewna, tylko do szarego koloru. Ja wstępnie szlifowałem nie za mocną maszyną, widać jak fajnie odsłaniany jest szary kolor. Następnie dopracowywałem gąbkami i kostkami do szlifowania. Po szlifowaniu odpyliłem, wytarłem wilgotną szmatką i na koniec polakierowałem dwukrotnie półmatowym lakierem do mebli. To tyle, choć roboty w tym dużo, to efekt myślę, że całkiem w porządku. Kolory można wybrać inne, na przykład ciemny brąz i czarny, da fajny efekt mebli retro, a jak to wszystko wygląda w całości, już wkrótce film na moim głównym kanale. Cześć!